Piosenką w wykonaniu najmłodszych mieszkańców Kolna rozpoczęło się spotkanie podsumowujące projekt Patrz Człowiek. Głównym celem projektu realizowanego w Kolneńskim Ośrodku Kultury jest integracja lokalnego środowiska. Podtrzymywaniu i rozwijaniu kulturalnych tradycji regionu służyły warsztaty plastyczne i muzyczne. Śpiewanie tradycyjnych utworów to jeden z elementów kultury kurpiowskiej. Tutaj w Kolnie w ramach projektu Patrz Człowiek, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, odbywały się warsztaty street artowe i warsztaty muzyczne. Muzyczne prowadziłam ja, street artowe Małgorzata Józefowicz. W ramach moich zajęć uczyliśmy się pieśni ludowych tutaj z Kurpiowszczyzny, z Podlasia, z okolic Lublina i z okolic Radomia również. Grupa warsztatowa była spora i był też duży przekrój wiekowy, także też bardzo mnie to cieszy, że były młode osoby i były osoby takie już dojrzałe, które się chciały uczyć nowych pieśni, nie tylko ze swojego regionu. Spotykaliśmy się kilkakrotnie, bo były jakieś zajęcia 2-3-dniowe. Dzisiaj jest podsumowanie, także wykonamy kilka utworów, niektóre z aranżacją też muzyczną, z instrumentami, niektóre a cappella. Były to bardzo fajne zajęcia, myślę, że się wszystkim podobały. Jeśli chodzi o uczestników, było sporo osób, zapraszaliśmy też na nasze spotkania lokalne zespoły śpiewacze, był zespół Zabielanki tutaj z okolic. W zajęciach uczestniczył też zespół Kolneńskie Dziewczyny, który na co dzień śpiewa, ale akurat nie pieśni ludowe, ale z ochotą tutaj uczestnicy tego zespołu wzięli udział w warsztatach pieśni ludowych. I myślę, że to była fajna zabawa dla wszystkich, wszyscy się dobrze bawiliśmy, uczyliśmy się nowych utworów i spędzaliśmy bardzo miło czas. Patrz Człowiek to kolejny projekt edukacyjny, realizowany w Kolneńskim Ośrodku Kultury we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku.